Przestrzeń otwarta na kreatywne pomysły. Dziedziniec Strzeleckiego Ośrodka Kultury stał się miejscem wyjątkowym, bowiem powstał tam Teatr Okienny. Projekt wyróżniono w konkursie Dobre praktyki w cieniu wulkanu. Dziedziniec był bardzo zaniedbany, wymagał gruntownego tutaj remontu, zwłaszcza posadzki. Wykonaliśmy właśnie tutaj te dwa podesty, na których obecnie tu się znajdujemy. No i myślimy, że to jest miejsce takie kulturalne, które podnosi też w mieście jakby atrakcyjność turystyczną z dużym naciskiem na kulturę. To jest też takie zatrzymanie się od zgiełku ulicznego, od pędu dnia codziennego, od gwaru miejskiego można tu przyjść. Zarówno mieszkaniec, jak i turysta, który gdzieś nieopodal przechodzi i chce zobaczyć jakieś ciekawe miejsca w Szczecach Opolskich, to właśnie tutaj zapraszamy. Dla widzów przygotowano stoliczki i krzesła. Aby nadać miejscu niepowtarzalny klimat, posadzono w doniczkach rośliny, a ściany ozdobiono malowidłami. Dopełnienie tej całej naszej scenografii wykonaliśmy motywy nawiązujące do polskiego wzornictwa ludowego. W ciągu dnia właśnie tak nam upiększyło i takiego kolorytu nadają całości, ale podczas koncertów czy spektakli teatralnych, ponieważ jestem również oświetleniowcem, to miejsce daje również bardzo wiele możliwości, które pozwala nam adaptować je do spektakli lub koncertów, ponieważ ilość okien dookoła i odpowiednie rozstawienie świateł pozwala na uzyskanie różnych efektów. Patio w podwórzu służy jako wielopoziomowa scena. Liczne okna sprzyjają odgrywaniu ról, a powstałe platformy aranżacji miejsca. To jest przestrzeń postindustrialna, można powiedzieć, szalona. Ona daje możliwości grania naprawdę fantastycznych spektakli dla niedużej widowni, kameralnych spektakli. W dzień może nie wygląda to imponująco, ale wieczorem naprawdę jesteśmy w stanie tutaj zrobić świetny teatr. Te podesty, masę wejść, drzwi, ale także okien, które mogą nam służyć za wejścia dla aktorów. Same okna też świetnie grają w samych spektaklach, można je podświetlać. Także takie rodzaje mansjonów, w których dzieją się różne rzeczy, także za samymi oknami. Dzięki Teatrowi Okiennemu przed pandemią zorganizowano pierwszy spektakl. Obecnie miejsce wykorzystywane jest do prób i warsztatów teatralnych. Spektakl Strzelce 2050 opowiadał o tym, jak będzie wyglądało nasze życie za 30 lat, ale nie było to takie bajdurzenie science fiction, ale bardzo naukowo na podstawie tego, co mówi Harari czy Bill Gates opracowane. Ten spektakl graliśmy wcześniej na scenie naszej teatralnej widowiskowej, a potem, kiedy się pojawiła ta możliwość, to przenieśliśmy akcję, gdzie zamożna rodzina z 2050 roku miała swoje patio. I to patio rzeczywiście się pojawiło naprawdę. I powiem szczerze, to też pokazuje ponadczasowość tej przestrzeni, bo to idealnie również mogłoby się sprawdzić i za 30 lat tutaj w naszym życiu, jak i również we współczesnych czasach. Teatr Okienny w Strzeleckim Ośrodku Kultury inspiruje do działań aktorskich. Z pewnością zorganizowanych tu będzie jeszcze wiele wydarzeń.